Gra w człowieka, medytacja w ruchu, świadomość poza ciałem. Witaj, dobrze, że jesteś. Rozumiem, że już idziesz i masz przed sobą cel, miejsce albo czas, który sobie podarowałaś na to doświadczenie. Przed nami godzinny, medytacyjny spacer, w którym pokażę Tobie, pokażę Twojej podświadomości, jak wygląda rzeczywistość, jak wiedza i jak jej zrozumienie wpływa na sposób patrzenia i postrzegania rzeczywistości, postrzegania siebie i swoich możliwości, tego, co możesz, co uważasz za możliwe. W tej medytacyjnej podróży dojdziesz do takich wniosków, które mogą zburzyć Twoją dotychczasową wizję siebie i świata. I to może być trudne, ale w tej medytacji odnajdziesz swoją ścieżkę do Twojej mocy i wejdziesz w taką perspektywę, w której staną się dwie rzeczy. Doświadczysz spojrzenia sprawcy rzeczywistości, i nauczysz się wchodzić w stan świadomości bez myśli, jednocześnie cały czas idąc i doświadczając siebie i świata. Poczujesz, jak to jest być w punkcie zero. W tle tego nagrania są ciche afirmacje potęgujące moc Twojej podświadomości. Ale zanim zaczniemy, pomyśl o wszystkich troskach i zmartwieniach codzienności i tych, które po prostu masz, a które spokojnie możesz zostawić na zawsze albo przynajmniej na czas naszego medytacyjnego spaceru. Z każdym krokiem, gdy Twoja stopa styka się z ziemią, uziemiasz się i oddajesz ziemi to, co niepotrzebne, co przeszkadza, co blokuje. Z każdym krokiem oddajesz ziemi to, co niepotrzebne. Zmartwienia, troski, trudne emocje, niedobre wspomnienia, trudne relacje z ludźmi, niedobre myśli, niskowibracyjne stany, wszelkie bóle fizyczne i psychiczne, troski o siebie i bliskich. Z każdym krokiem zostawiaj ziemi bagaż swoich doświadczeń. Z każdym krokiem oddajesz ziemi to, co niepotrzebne. Z każdym krokiem oddajesz ziemi to, co niepotrzebne. Z każdym krokiem oddajesz ziemi to, co niepotrzebne. Z każdym krokiem oddajesz 4 kroki na wdech i 4 kroki na wydech. 4 kroki na wdech i 4 kroki na wydech. Czy teraz wiesz, że to jest sen? Jakby to było odczuwać, że to sen?
4 kroki na wdech i 4 kroki na wydech. 4 kroki na wdech i 4 kroki na wydech. A teraz pomyśl, jakby to było, gdyby to był sen. Jak zachowywałoby się twoje ciało? To jest efekt obserwatora. Fenomen, który mówi, że moment patrzenia, moment świadomego skupienia uwagi decyduje o tym, co się pojawi. I ten moment, kiedy świadomość dostrzega, wybiera, aktywuje, rzeczywistość zaczyna nabierać kształtów. Więc kiedy patrzysz na otaczający świat, wtedy tworzysz. Nieustannie tworzysz, nieświadomie lub świadomie. Wyobraź sobie, że życie jest jak gra komputerowa, wirtualna rzeczywistość. Dostajesz swoje ciało, awatara, skafander dla świadomości, który pozwala tobie doświadczać tego świata, poruszać się w nim i reagować na różne sytuacje. Poruszasz tym ciałem, ale czujesz, że jesteś czymś więcej niż to ciało. Otaczający cię świat jest elastyczny i plastyczny. Dostosowuje się, dopasowuje, zmienia. Kiedy ty zmieniasz swoje nastawienie, kiedy zmieniasz swoje przekonania. Podobnie jak twoja podświadomość, która w tle zarządza wszystkim, twoim zdrowiem, regeneracją, ochroną, tak i rzeczywistość reaguje na twoje wewnętrzne nastawienie. To jest gra w człowieka. Poczuj, jak to jest być w tej grze. Jak to jest poruszać się w niej. Wszystko, co myślisz i czujesz, rezonuje na zewnątrz, przyciągając zdarzenia, ludzi, sytuacje. To ty tworzysz swoją grę. Twoje doświadczenie, na które składa się każdy szczegół życia. I teraz wiesz, że każdy krok, każda emocja, każdy impuls podświadomości działa jak program, który automatycznie dostosowuje rzeczywistość do tego, co wewnętrznie odczuwasz. Nauczę cię teraz wchodzenia w taki stan świadomości, w którym najprościej kreować rzeczywistość. Nie wiem, jak długo go utrzymasz, ale wystarczy chwila na odczucie i zapamiętanie tego stanu. Bardzo dobrze. Witaj w grze w człowieka. Masz tutaj do dyspozycji dwa ekrany. Ekran zewnętrzny to wydarzenia w twoim życiu, inni ludzie wokół ciebie, codzienne czynności, czyli wszystko, co dzieje się w twojej rzeczywistości. Wewnętrzny ekran to twoje myśli, doświadczenia, pragnienia, pomysły, emocje. I w ciągu dnia stale przenosisz swoją uwagę na ekran zewnętrzny lub wewnętrzny.